Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na pełnoziarniste kluski z bobu z oliwą i chili. Proste, treściwe, podane z oliwą, pietruszką i parmezanem, lekko pikantne, wyjątkowo treściwe i doskonale można się nimi najeść. Czasami podaję je w sosie pomidorowym, posypuję tartym serem i zapiekam, ale kluski te są o tyle fajne, że mogą być zarówno daniem głównym, jak i dodatkiem do obiadu. Dobrze smakują też w sosie śmietanowym z pieprzem. Przepis i składniki, jeśli Wam się spodoba, znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie bardzo serdecznie zapraszam, a teraz równie serdecznie zapraszam do filmu. Zaczynamy! Mam tu 500 g bobu. Poza sezonem spokojnie można sięgnąć po mrożony. Bób gotuję w lekko osolonym wrzątku. Ugotowany studzę, po czym obieram ze skórek i blenduję na pire. Dodaję jedno całe jajko i blenduję tak, by rozprowadziło się w tej masie równomiernie. I następnie dosypuję mąkę pełnoziarnistą, biorę pszenną. Myślę, że spokojnie można podmienić na inną ulubioną mąkę, ja sprawdzałam akurat z taką. 200 g mąki i solidną szczyptę soli i zagniatam na zwarte, gładkie ciasto. Ja skorzystam tu z blendera, ale spokojnie można zagniatać to ciasto ręcznie, coś jak na kopytka. Jeśli ciasto za bardzo się lepi, to podsypuję mąką, ale trzeba uważać, bo ono dość łatwo wchłania mąkę i łatwo przesadzić, a gdy dodamy jej za dużo, to kluski po prostu będą za twarde po ugotowaniu. Zatem mąkę warto dosypywać stopniowo, a ilość podaję orientacyjnie, bo po prostu do pożądanej konsystencji ciasta. Tak to mniej więcej wygląda. Formuję kluski w dowolnym kształcie. Mniejsze kulki, podłużne, z dziurką, tak jak śląskie na przykład. Można też zrobić kopytka, nie wiem. I układam uformowane na talerzu. U mnie dzisiaj takie owalne i prezentują się tak. W czasie, gdy je formuję, w dużym garnku zagotowuję wodę. Pod koniec ją tylko solę i dolewam odrobinę oleju. Kluski uformowane, wkładam je teraz do wrzącej wody i gotuję 3 minuty od wypłynięcia. Najlepiej wyjąć jedną kluskę, przekroić, sprawdzić, czy jest już dobra i dopiero wtedy zdecydować o wyjęciu całej partii. A w czasie, gdy kluski się gotują, ja zwykle szykuję dodatki. U mnie dzisiaj będzie to cebula, więc ją obiorę i pokroję w drobną kostkę lub drobno posiekam. I będę potrzebowała też papryczkę chili, w zależności od tego, jak ma być ostre, 1/3 lub połowę. Usuwam pestki i także drobno posiekam. Ugotowane kluski wyjmuję, przelewam ciepłą wodą i zostawiam do odcieknięcia. Można przykryć, żeby nie ostygły. A w tym czasie rozgrzewam patelnię z olejem, dodaję cebulę i podsmażam, aż się zeszkli. Jeśli decyduję się na czosnek, to dokładam teraz drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę ząbek i smażę chwilę razem, aż czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Czosnek spokojnie można pominąć. Dodaję pokrojoną papryczkę. Mieszam i dokładam kluski. Chwilę podsmażam, aż ładnie obtoczą się w oliwie i delikatnie zrumienią, po czym przekładam do podania. Z wierzchu dość obficie posypuję tartym parmezanem. I na koniec z grubsza siekam natkę pietruszki i dość obficie posypuję nią danie. Jeszcze odrobina parmezanu i gotowe. Można też nie dokładać klusek na patelnię, tylko polać je na talerzu tą oliwą z cebulką i chili, a reszta dokładnie tak samo. Podaję na gorąco jako danie główne lub jako dodatek do dań głównych. Tak to się prezentuje. Pachnie bardzo przyjemnie. Jest to także bardzo smaczny posiłek i mam nadzieję, że zechcecie zaprosić to danie na Wasze stoły. Gorąco zachęcam i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.